Po niebie lecą wrony. Jedna z przodu i dwie za nią. Jedna z tyłu i dwie przed nią. Jedna między drugą i trzecią w rzędzie. Czy potrafisz określić dokładną liczbę wron? Trzy. Lecą jedna za drugą. Barista musi napełnić kawą dwa worki, przesypując ją z innego worka o podobnym rozmiarze. Czy potrafisz wymyślić, jak to zrobić? Łatwo. Powinien włożyć puste worki jeden w drugi, a następnie napełnić je kawą. Dwie matki i dwie córki wchodzą do kawiarni i zamawiają trzy cappuccino. Każda z nich dostaje napój. Jak to możliwe? To babcia, córka i wnuczka. Czy potrafisz zapisać liczbę składającą się z 11 tysięcy, 11 setek i 11 jednostek? Wiele osób uważa, że będzie to 11111. W rzeczywistości jest to jednak 12111. Komputer Renaty się zepsuł. Dziewczyna musi jednak wykonać pilną pracę. Postanawia więc skorzystać z laptopa męża. Niestety ostatnio zmienił hasło. Na szczęście Renata znajduje w pobliżu notatkę ze wskazówką. Wprowadza kod, ale nie działa. Czy możesz jej pomóc złamać hasło? Aby rozwiązać tę zagadkę, Renata musi zamienić każdą literę kodu z poprzednią literą alfabetu. S oznacza R, F oznacza E, O należy zamienić na N i tak dalej. Ostatecznie hasło to Renata. Jakie to słodkie! Piotrek, Janka i Tomek są uwięzieni w trzech oddzielnych klatkach. W celi Piotrka znajduje się ładunek wybuchowy. Klatka Janki jest wypełniona toksycznym gazem. Cela Tomka jest pokryta lodem. Czy zgadniesz, kto ma największe szanse na przeżycie? Tomek. To tylko lód, więc wkrótce stopnieje. Chłopak nie zdąży zamarznąć. Geralt ma 100 lat i kilka miesięcy. Ale w całym swoim życiu miał tylko 25 urodzin. Jak to możliwe? Mężczyzna urodził się 29 lutego. Jego urodziny odbywają się więc tylko raz na 4 lata. Policja dowiaduje się, że kilku przestępców zamierza dziś rano opuścić miasto pociągiem. Ochroniarze na stacji kolejowej zatrzymują 4 podejrzane osoby i sprawdzają ich bagaż. Czy możesz pomóc im ustalić, kto jest niewinny? Ten facet ma pastę do zębów, ale nie ma szczoteczki. Rzekomo niewidoma osoba nosi ze sobą latarkę. Po co łysemu mężczyźnie butelka szamponu? Wygląda na to, że tylko osoba po lewej nie jest przestępcą. Ptaki siedziały po jednym na każdym drzewie. Jeden nie miał miejsca, ale kiedy usiadły po dwa na każdym drzewie, jedno pozostało wolne. Czy potrafisz obliczyć liczbę ptaków i drzew? Cztery ptaki i trzy drzewa. Rolnik ma 350 pomarańczy. Wyzwanie polega na podzieleniu ich na 3 stosy tak, aby jeden stos był 4 razy mniejszy od największego. Kolejny stos 2 razy mniejszy od największego. Ile jabłek znalazłoby się w każdym stosie? Zero. Rolnik ma 350 pomarańczy, a nie jabłek. Dawid zaprosił przyjaciół na weekend do swojego domu. Przyjechali wszyscy i świetnie się bawili. Niestety, dzień przed ich wyjazdem rozpętała się straszna burza. Padał deszcz, a silny wiatr łamał drzewa, zrywał linie energetyczne i spowodował przerwy w dostawie prądu. Następnego ranka pogoda się poprawiła. Dawid odkrył jednak, że zniknął jego złoty zegarek. Był to bardzo drogi prezent od dziadka.
Chłopak zadał wszystkim swoim przyjaciołom tylko jedno pytanie. Nie mogę znaleźć pewnej rzeczy, która jest dla mnie bardzo ważna. Możecie mi powiedzieć, co robiliście wczoraj? Monika powiedziała, spędziłam większość dnia w moim pokoju ucząc się. Mikołaj stwierdził, ćwiczyłem grę na gitarze elektrycznej w garażu. A Maja, nawet nie wiem, jak wygląda twój zegarek. Po wysłuchaniu ich odpowiedzi Dawid wiedział już na pewno, kto kłamie. Czy potrafisz to rozgryźć? Nastąpiła przerwa w dostawie prądu. Oznacza to, że Mikołaj nie mógł grać na gitarze elektrycznej. Dawid nie powiedział też nic o tym, że ważną rzeczą jest zegarek. Skąd więc Maja o tym wiedziała? To Mikołaj i Maja ukradli zegarek. Czy można utworzyć kwadrat, przesuwając tylko jedną zapałkę? Aby rozwiązać tę zagadkę, trzeba myśleć nie szablonowo. Oto rozwiązanie. Ten kwadrat jest mały, ale nadal pasuje do zadania. Robert prowadzi restaurację. Ma 4 beczki doskonałej kombuczy. Oszczędza ją na nadchodzącą imprezę rocznicową, która rozpocznie się za 24 godziny. Mężczyzna wszedł do magazynu i zobaczył notatkę w pobliżu beczek. Napisano na niej, rzuciłem magiczne zaklęcie na jedną z beczek. Każdy, kto wypije z niej kombuczę, zamieni się w syrenę w ciągu 10 godzin. Powodzenia! Na szczęście Robert ma przyjaciółkę, Sarę, która marzy o byciu syreną. Robert postanawia przetestować na niej kombuczę przed rozpoczęciem imprezy. Czy potrafisz wymyślić sposób na sprawdzenie 4 beczek w ciągu 24 godzin? Robert powinien podać Sarze kombuczę z pierwszej beczki od razu. Następnie kombuczę z drugiej beczki godzinę później, a trzeci napój 2 godziny później. Jeśli Sara zmieni się w syrenę w ciągu 10 godzin, oznacza to, że pierwsza beczka jest zaczarowana. Jeśli zmieni się po 11 godzinach, winna jest druga beczka, a gdy w ciągu 12 godzin, to trzecia beczka. Ale jeśli Sara w ogóle się nie zmieni, zaczarowana jest czwarta beczka. Kierowniczka sklepu komputerowego dzwoni na policję i krzyczy: pomocy, mój sklep został okradziony! Funkcjonariusze natychmiast przybywają na miejsce, ale nikogo nie widzą. Nagle słyszą, jak ktoś wali w drzwi na tyłach sklepu. Otwierają je i widzą zaniepokojoną kobietę. To kierowniczka. Ktoś zamknął mnie w magazynie. To musiał być jeden ze sprzedawców. Policjanci proszą kobietę, aby wezwała swoich pracowników na przesłuchanie. Kierowniczka mówi: chwileczkę, nie mogę znaleźć telefonu. O, jest tutaj. Nawet nie zdążyła do nikogo zadzwonić, zanim funkcjonariusze ją aresztowali. Dlaczego? Była zamknięta w pokoju, a telefon leżał na ladzie. Jak mogła zadzwonić na policję? Gdzie czwartek wypada przed środą? Poświęć trochę czasu na zastanowienie się. W słowniku czwartek zawsze występuje przed środą. Nina wymyka się z domu późnym wieczorem, by spotkać się ze swoim chłopakiem. Uważa, że jest bardzo ostrożna i cicha, ale wszystkie jej współlokatorki wiedzą o tym planie. Wiedzą też, że Nina wróci o północy. Postanawiają się założyć. Ta, która pierwsza zauważy Ninę, gdy zacznie wspinać się na ogrodzenie, wygra i będzie wolna od obowiązków domowych przez miesiąc. Aby nie zasnąć, Basia włącza swój ulubiony serial. Nora idzie do kuchni przygotować przekąski dla wszystkich. Wanda siada w salonie z książką, a Kaja idzie do sypialni i zaczyna medytować. Kto pierwszy zauważy Ninę, gdy nadejdzie czas? Kaja. Jej oczy będą przyzwyczajone do ciemności i będzie widzieć lepiej niż inni. Lila jest świetną cukierniczką. Ciężko pracowała w kuchni przez całą noc, aby stworzyć specjalny tort weselny. W końcu jest gotowy. Lila wkłada go do lodówki i wychodzi na zewnątrz, by zrobić sobie przerwę. 15 minut później wraca i prawie mdleje. Jakiś potwór zniszczył jej arcydzieło. Lila wypytuje 3 podejrzanych. Diana, baristka, mówi: otworzyłam lodówkę godzinę temu, żeby wziąć nowy karton mleka sojowego. Twoje ciasto było w porządku. Paweł, kierownik piekarni, mówi: nie dotykałem ciasta. Rozmawiałem przez telefon z naszymi klientami. Włodek, dozorca, mówi:
Wszedłem do kuchni 5 minut temu i zauważyłem trochę czekolady na podłodze w pobliżu lodówki. Otworzyłem ją i zobaczyłem połamane ciasto. Ale to nie byłem ja. Kto kłamie? Diana. Godzinę temu ciasto nie było jeszcze gotowe, więc nie mogła widzieć go w lodówce. Marysia parkuje samochód w pobliżu swojego ulubionego sklepu. Czy widzisz tu coś dziwnego? Spójrz na odbicie w oknie. Kolor jej samochodu jest inny niż w rzeczywistości. Małe miasteczko organizuje zimowy festiwal z konkursem rzeźb lodowych. Trzy najlepsze rzeźby dostały się do finału. Impreza się rozkręca i wszyscy dobrze się bawią. O nie, ktoś posypał rzeźby z solą. Tracą swój kształt i rozpadają się. Miejscowy szeryf przesłuchuje trzech podejrzanych. Bolek mówi, ja tego nie zrobiłem, byłem zbyt zajęty lepieniem bałwana. Gosia mówi, byłam daleko od rzeźb, zrobiłam sobie selfie z babcią w pobliżu stołu z przekąskami. Przekonaj się sam, jeśli mi nie wierzysz. Darek mówi, myślę, że to był Bolek. Zwycięska rzeźba została stworzona przez jego byłą dziewczynę. Są w konflikcie. Po wysłuchaniu tego, co mieli do powiedzenia, szeryf wie na pewno, kto jest winny. A ty? Spójrz na selfie Gosi z babcią. Na pierwszym zdjęciu na stole znajduje się duża solniczka. Na drugim selfie nie ma tej samej solniczki. Jest ukryta w kieszeni kurtki dziewczyny. Podkradła sól i zniszczyła rzeźby. Ala odwiedza nieznane miasto. W okolicy widzi cztery magiczne stworzenia i wpada w panikę. Czy ty też je widzisz? Spójrz na to drzewo. To drewniany goblin. Po wieżowcu pełza przezroczysta jaszczurka. W krzakach kwiatów ukrywa się krasnoludek, a taksówkę prowadzi wróżka. Diana wraca do domu z pracy i odkrywa, że ktoś stłukł jej zabytkowy czajniczek w kuchni. Wściekła przesłuchuje trzech podejrzanych. Pokojówka mówi, cały dzień sprzątałam drugie piętro. Dzisiaj nawet nie weszłam do kuchni. Ogrodnik mówi, rano zbierałem lilię w ogrodzie. Wszedłem do kuchni tylko raz, aby włożyć świeże kwiaty do wazonu. Czajniczek był w porządku. A kucharz mówi, przygotowywałem obiad. Potem poszedłem do łazienki, żeby się przebrać. Kiedy wróciłem do kuchni, czajniczek był już rozbity. Kto kłamie? Ogrodnik. Spójrz na kwiaty w wazonie. Nie wyglądają na świeże. Wojtek był kiedyś rolnikiem w innym kraju. Hodował kurczaki. Wszystko układało się świetnie i Wojtek dobrze zarabiał, ale potem kupił większą farmę w innym kraju i przeniósł się tam. Wkrótce dowiedział się, że na tym obszarze bardzo często występują powodzie, ale mężczyzna nie poddał się i postanowił hodować kaczki zamiast kurczaków. Dlaczego? Kaczki potrafią pływać. Powodzie nie są więc dla nich tak niebezpieczne. Oto trzy zapałki. Czy potrafisz ułożyć z nich sześć, nie łamiąc ich na kawałki? Kto powiedział, że to musi być standardowe sześć? Teraz zapałki tworzą rzymską cyfrę 3. Wystarczy więc zbliżyć do siebie spody dwóch pierwszych zapałek, aby otrzymać rzymską cyfrę 6. Masz dwie klepsydry z piaskiem, 7-minutową i 11-minutową. Jak można odmierzyć 15 minut, używając tylko tych dwóch klepsydr? Krok pierwszy. Uruchom obie klepsydry w tym samym momencie. Krok drugi. Poczekaj, aż upłynie czas 7-minutowej klepsydry. Minęło 7 minut. Przejdźmy do kroku trzeciego. Uruchom ponownie 7-minutową klepsydrę. W tym momencie 11-minutowej klepsydrze pozostaną 4 minuty do upływu czasu. Jak tylko 11-minutowa klepsydra się przesypie, odwróć tę 7-minutową. W tym momencie upłynęło 11 minut. Po odwróceniu 7-minutowej klepsydry pozostaną 4 minuty do upływu czasu.
Po upływie tych 4 minut całkowity czas będzie wynosił 15 minut. Mogę kopać jaskinie, ale nie potrzebuję do tego łopaty. W tych miejscach przechowuję srebro i złoto. Potrafię też budować mosty i tworzyć złote korony. Każdy przychodzi do mnie co najmniej raz w życiu, ale większość ludzi się mnie boi. Kim jestem? Dentystą. Tajemnica wzrostu. Kiedy Grzesiu miał 15 lat, wbił gwóźdź w czereśniowe drzewo w ogródku swojej babci. Chciał zaznaczyć swój wzrost. 10 lat później wrócił tam, żeby zobaczyć, czy gwóźdź się przesunął. Skoro drzewo rośnie 2,5 cm rocznie, to o ile wyżej znajduje się gwóźdź? Jest wciąż w tym samym miejscu. Drzewa rosną od wierzchołków. Zagadka z pomarańczą. Dagmara została zamknięta w pomieszczeniu wraz z 15 innymi osobami. Wszyscy widzieli cały pokój i siebie nawzajem. Nie musieli nawet obracać głowy ani się poruszać. Aby wydostać się z pomieszczenia, Dagmara musi położyć pomarańczę w taki sposób, żeby wszyscy poza jedną osobą ją widzieli. Dziewczynie udało się to zrobić, tylko jak? Położyła pomarańczę na głowie jednej z osób. Co jest droższe? Robert wybrał się do sklepu i kupił 2 pomarańcze oraz 1 arbuza. Zapłacił za zakupy 6 zł. Iga poszła do tego samego supermarketu, a do koszyka włożyła cytrynę, pomarańcze i arbuza. Dziewczyna wydała 8 zł. Pomarańcze, cytryny i arbuzy mają inne ceny. Który owoc jest zatem droższy? Pomarańcza czy cytryna? Robert miał 2 pomarańcze i arbuza, za co łącznie zapłacił 6 zł. Ich cena jest inna, dlatego nie mogą kosztować po 2 zł za sztukę. Jedyna możliwa kombinacja to 1 plus 1 plus 4, a więc za arbuza trzeba zapłacić 4 zł. Iga wydała 4 zł na arbuza i złotówkę na pomarańcze. Oznacza to, że cytryna kosztuje 3 zł, co czyni ją droższą od pomarańczy. Zmartwiona żona. Wojtek miał wypadek samochodowy i stracił pamięć. Kiedy ocknął się w szpitalnej sali, zobaczył 3 młode kobiety, które stały obok jego łóżka. Mężczyzna nie mógł sobie jednak przypomnieć, kim one są. Ku jego zaskoczeniu każda z nich twierdziła, że jest jego żoną. Lekarz powiedział im, że Wojciech musi zostać w szpitalu co najmniej przez tydzień. Kochanie, co mam zrobić, jeśli nigdy sobie mnie nie przypomnisz? Kobieta po lewej gorzko szlochała. Kochanie, strasznie się martwię. Chodźmy do domu, tutaj mi się nie podoba. Ja się tobą lepiej zaopiekuję, lamentowała kobieta stojąca w środku. Z kolei dziewczyna po prawej była wściekła. Próbują mi ciebie ukraść. Natychmiast się stąd wynośmy. Która kobieta jest żoną poszkodowanego? Ta po lewej. Tylko ona się martwi. Pozostałe chcą zabrać Wojtka ze szpitala, a przecież jest ranny i potrzebuje opieki medycznej. Spadek. Wujek Szymona, Alfred, był bogaczem, który uwielbiał płatać figle swoim krewnym. Dlatego, kiedy zmarł, nikt nie mógł znaleźć jego testamentu. Jednak pewnego dnia, kilka lat później, Szymon przeglądał jakieś stare dokumenty i nagle zamarł. Trzymał w ręku testament wuja. Było w nim napisane: wszystkie pieniądze i kosztowności ukryłem punktualnie o godzinie 15 pod moją ulubioną wiśnią, tam, gdzie kończy się jej cień. Osoba, która je wykopie, zostanie moim spadkobiercą. Szymek nie posiadał się z radości. Będzie bogaty! Pojechał do eleganckiej willi swojego wuja i odnalazł drzewo. O 15 zaczął kopać. Lecz pomimo wszelkich starań nie odnalazł skarbu. Wrócił do domu zmieszany i poirytowany.
Dlaczego nic nie znalazł? Od kiedy wuj Szymona ukrył kosztowności, minęło już kilka lat. Drzewo urosło, a więc jego cień też się wydłużył. Która jest biedna? Dwie dziewczyny nakładają makijaż i szykują się na imprezę. Jeśli chodzi o kosmetyki i ubrania, specjalnie się od siebie nie różnią. Ich telefony też wyglądają podobnie. Ale jedna z dziewczyn jest uboga. O którą chodzi? Przyjrzyjcie się tej po lewej. Zdradza ją telefon. To podróbka, ale w sumie zaoszczędziła pieniądze, więc nie może być aż tak źle. Który to? Teodor i Paula spotykają się już od 2 lat. Pewnego dnia chłopak przyszedł w odwiedziny do swojej dziewczyny, chcąc się oświadczyć. Ale kiedy dotarł na miejsce, przyłapał Paulę z innym mężczyzną. Wpadł w szał. Drugi facet przestraszył się i uciekł z mieszkania. Kobieta krzyczała, że to jej brat, ale Teodor w to nie wierzył. Niestety nie przyjrzał się dobrze twarzy uciekiniera. Kiedy wybiegł na zewnątrz, zobaczył 3 mężczyzn. Który z nich jest kochankiem Pauli? To facet po lewej. Na dworze panuje mróz, a pozostali mają zaczerwienione policzki i nosy. Z kolei mężczyzna w czerwonej kurtce jest blady, bo dopiero co wyszedł z ciepłego domu. Dziwny wybór. Krzysiek każdego dnia jeździ rowerem na dworzec kolejowy, skąd dojeżdża na uczelnię. W pobliżu jego domu są 2 stacje. Jedna znajduje się 2 kilometry od jego domu, a druga jest oddalona o 3 kilometry w przeciwnym kierunku. Krzysiek rano zawsze wsiada do pociągu na 1. stacji, a po południu wysiada na 2. Dlaczego? Jego dom i stacje znajdują się na wzgórzu. W ten sposób chłopak może zjeżdżać rowerem z górki i się nie przemęczać. Problem z pieniędzmi. Słynny przestępca porwał bogatego biznesmena Jerzego i zamknął go w jakimś pomieszczeniu. Nie wypuszczę cię, dopóki nie podwoisz gotówki, którą ci zostawię. Złoczyńca położył na stole 5 000 dolarów. Zanim wrócił, Jurek zdążył już pomnożyć tę kwotę. Nie wyszedł z pokoju i z nikim się nie kontaktował. Jak mu się to udało? Położył pieniądze przed lustrem. Dedukcja. Trójka przyjaciół zasnęła pod drzewem na wsi. W czasie, gdy ucinali sobie drzemkę, pewien chłopiec domalował im na twarzy wąsy. Po przebudzeniu mężczyźni od razu zaczęli się śmiać, ale po chwili nagle przestali. Dlaczego? Na początku zobaczyli wąsy u swoich kolegów i stwierdzili, że to zabawne, a potem uzmysłowili sobie, że ich kumple też się śmieją. Oznaczało to, że oni również mają domalowane wąsy. Bogaty dziadek. Olek i jego dziadek byli ze sobą bardzo zżyci. Spędzali razem dużo czasu i uwielbiali rozwiązywać detektywistyczne zagadki. Niestety starszy pan dość nieoczekiwanie zmarł. Jego prawnik poinformował rodzinę, że dziadek ukrył gdzieś wszystkie swoje pieniądze, a był bardzo bogaty. Ten, kto je odnajdzie, odziedziczy wszystko. Olek wiedział, że dziadek chciałby to on dostał spadek. Wbiegł do gabinetu staruszka i szybko zorientował się, gdzie powinien szukać fortuny. Jaką kryjówkę wymyślił dziadek? Na obrazku z fontanną jest narysowany krzyżyk, a taka fontanna znajduje się też w ich ogródku. Właśnie tam Olek musi szukać pieniędzy. Uwięziony w studni. Miron to utalentowany funkcjonariusz policji, który potrafi rozwikłać nawet najtrudniejsze sprawy. Pewnego razu, kiedy prowadził dochodzenie, natknął się na kilka kluczowych dowodów.
Następnego ranka obudził się w studni. Była stara i głęboka, ale na szczęście nie było w niej wody. Problem polegał na tym, że nie miał jak się z niej wydostać. Nagle Miron zobaczył u góry twarz głównego podejrzanego. Nie pożyjesz na tyle długo, żeby zdążyć mnie wydać, wykrzyknął mężczyzna. I wtedy policjant poczuł, jak spada na niego ziemia. Facet chciał pogrzebać go żywcem. Ale po godzinie Miron był już na powierzchni i zmierzał na posterunek. Jak udało mu się wydostać? Policjant strząsał z siebie ziemię, która na niego spadała i ubijał ją na dnie. Sukcesywnie zbliżał się do powierzchni, aż w końcu udało mu się wyskoczyć i uciec. Skradzione dokumenty. Wczesnym rankiem do Pawła zadzwonił kolega, właściciel dużej firmy. Mężczyzna miał kłopoty. Z jego gabinetu zniknęła bardzo ważna umowa. Poprzedniego wieczora leżała na biurku, a dziś rano nie mógł jej nigdzie znaleźć. Paweł natychmiast udał się do biura kolegi, by przesłuchać jego pracowników. Szybko wytypował trzech podejrzanych. Boguś powiedział, że poprzedniego wieczora był w kinie. Mirek zabrał ponoć dziewczynę na kolację, a Zuza dostała zaproszenie na imprezę. Paweł szybko domyślił się, kto kłamał. Boguś, jego bilet nie był przerwany, co oznacza, że wcale nie poszedł do kina. Prawda czy fałsz? Franek postanowił odwiedzić swoją starą ciotkę, której nie widział już od kilku miesięcy. Ale kiedy dotarł do jej domu, zobaczył, że dwóch mężczyzn w strojach robotników wynosi stamtąd meble. Co tu robicie? Zapytał ich Franek. Pani Wiśniewska zatrudniła nas, żebyśmy pomogli jej pozbyć się starych mebli. Jesteśmy z firmy transportowej Nieś i Wynieś, odpowiedział jeden z mężczyzn. Brzmiał wiarygodnie, ale Franek nie był w ciemię bity. Wiedział, że coś tu nie gra. Nagle zdał sobie sprawę, że to włamywacze. Jak się tego domyślił? Pod domem ciotki nie było żadnej furgonetki do przeprowadzek, tylko samochód z przyciemnionymi szybami. A poza tym, skoro mężczyźni byli pracownikami firmy transportowej, to po co mieli na sobie kombinezony budowlańców? Majka chciała iść na imprezę znajomych z klasy, ale ojciec jej nie pozwolił. Majka pomyślała chwilę i przypomniała sobie o dziadkach, którzy niedawno wprowadzili się do nowego domu. Spytała więc tatę, czy może ich odwiedzić, na co się zgodził, ale zamiast do dziadków Majka poszła na imprezę. Gdy wróciła do domu po weekendzie, ojciec spytał, jak się bawiła. Majka opowiedziała, że pomogła trochę w ogrodzie, a resztę czasu spędziła w pokoju na piętrze. Ojciec od razu się domyślił, że Majka kłamie. W jaki sposób? Majka powiedziała, że była na piętrze, ale w domu jej dziadków nie ma wyższych kondygnacji. Kłamstwo ma krótkie nogi. 11 plus 3 równa się 2. 10 plus 5 równa się 3. Jak to możliwe? Ma to sens, gdy mówimy o czasie. Godzina 11 plus 3 godziny daje drugą. 10 plus 5 godzin daje trzecią. Pewien król chce sprawdzić, który z jego synów jest najmądrzejszy. Wziął trzy skrzynie i w jednej z nich umieścił koronę. Na każdej jest napisane krótkie zdanie, ale tylko jedno jest prawdziwe. 1. Korona jest w tej skrzyni. 2. W tej skrzyni nie ma korony. 3. Korony nie ma w skrzyni numer 1. Każda osoba może otworzyć tylko jedną skrzynię. Ten syn, który odgadnie, gdzie jest korona, zostanie nowym królem. Rozwiążecie tę zagadkę? Jeśli pierwsze zdanie jest prawdziwe, pozostałe muszą być fałszywe. Nie jest tak, ponieważ drugie zdanie jest prawdziwe, więc założenie jest błędne.
Jeśli drugie zdanie jest prawdziwe, korony nie ma w pierwszej skrzyni. W drugiej też jej nie ma. W takim razie musi być w trzeciej. Ale to oznacza, że trzecie zdanie jest poprawne, choć nie powinno być. Jeśli trzecie zdanie jest poprawne, to pierwsze jest fałszywe i w pierwszej skrzyni nie ma korony. Drugie zdanie również jest fałszywe. Teraz nie ma żadnych sprzeczności. Korona jest w drugiej skrzyni. Widzimy ciąg liter. Jaką powinniśmy dodać? Brakuje litery F. Po dodaniu jej na końcu otrzymamy literę E. Janek i Karol przyjaźnią się od podstawówki. Niestety w wieku 10 lat Janek wyjechał z rodzicami do innego miasta. Kontakt się zerwał. 15 lat później przyjaciele przypadkiem na siebie wpadli w kawiarni. Spotkali się po raz pierwszy od ukończenia szkoły. Rozpoznali się i zaczęli rozmawiać. Okazało się, że Karol ma córkę. Wow, powiedział Janek. Podobna do ojca? Nie, nie, mówi Karol. To mini wersja swojej matki. Aha, czyli jest blondynką z błękitnymi oczami. Tym razem Janek odgadł prawidłowo. Jak się tego domyślił? Karol nie jest mężczyzną. To Karolina. Tak lubi skracać swoje imię. Jesteś w pokoju z trzema wyłączonymi włącznikami. Twoim zadaniem jest określić, który włącznik włącza którą żarówkę w sąsiednim pokoju. Możesz włączyć tyle świateł, ile chcesz, ale do pokoju możesz wejść tylko raz. W jaki sposób określisz, który włącznik włącza którą żarówkę? Włącz dwa dowolne włączniki i poczekaj kilka minut. Następnie wyłącz jeden z nich i wejdź do pokoju. Jeśli światło się świeci, to włącznik podłączony do żarówki to ten, który zostawiłeś włączony. Jeśli pokój jest ciemny, dotknij jedną z żarówek. Ciepła? To znaczy, że jest podłączona do włącznika, który właśnie wyłączyłeś. Jeśli żarówka jest zimna, jest podłączona do włącznika, którego nie włączałeś. Asia zgubiła się w lesie. Cały dzień błądziła w poszukiwaniu wyjścia. O zachodzie słońca doszła do strasznego domku, w którym mieszkała zła wiedźma. Dziewczynka nie miała dokąd pójść. Weszła do domku i poprosiła o pomoc. Wiedźma powiedziała, że jeśli Asia rozwiąże jej zagadkę, rano będzie mogła odejść. Oto zagadka. 17S, 70M, 96K, 162C, 256W, 354. Jakiej litery brakuje? Siedemnasty dzień w roku jest w styczniu. Siedemdziesiąty w marcu. Dziewięćdziesiąty szósty w kwietniu. 162 w czerwcu. A 256 we wrześniu. 354 dzień w roku jest w grudniu. Brakuje literki G. Młoda dziewczyna dostała pierwszą pracę jako pokojówka w domu bogatej pani. Gdy pewnego dnia sprzątała, zauważyła bardzo drogą serię książek. Zrobiła sobie przerwę, żeby przejrzeć jedną z nich, po czym odłożyła ją na półkę. Dziewczyna pracowała do późnego wieczoru, była sama w domu. Po zakończeniu pracy pokojówka ponownie podeszła do półki i zauważyła, że brakuje szóstej książki. Wyraźnie pamięta, że była w tej kolekcji wcześniej i w dodatku była to książka, którą wcześniej przeglądała. Gdy pani domu wróciła, dziewczyna przyznała się, że zgubiła książkę. Kobieta tylko zaśmiała się i powiedziała, że nic się nie stało. Żadna książka nie zniknęła. Jak to? W serii było 8 książek. Dziewiąta to tak naprawdę szósta. Dziewczyna przez przypadek odłożyła książkę do góry nogami. Tuż przed świętami policjanci otrzymali informację o słynnym złodzieju imieniem Baltazar Gąbka, który zbiegł z Chile. Miał wsiąść do samolotu lecącego do Los Angeles. Policjanci wiedzieli tylko, że złodziej miał brodę. Grupa policjantów spotkała na lotnisku kilku ludzi, którzy tuż przed chwilą przylecieli z różnych stron świata. Detektywi zauważyli czterech brodatych mężczyzn i przepytali ich. Pierwszy powiedział, że pochodzi z Londynu. Drugi, że z Chile i nazywa się Jose. Trzeci mężczyzna powiedział, że przyleciał ze Szwecji.
czwarty również był z Londynu. Policjanci nie potrzebowali nawet biletów, żeby wykryć przestępcę. Jak to zrobili? Są święta. Mężczyzna, który rzekomo przyleciał ze Szwecji, jest stanowczo za lekko ubrany jak na klimat tego kraju. Prawdopodobnie przyleciał z Chile, gdzie akurat trwa lato. W zamglony dzień wydarzył się wypadek drogowy. Dwóch kierowców zawieziono do szpitala. Jeden z nich miał wstrząs mózgu. Co ciekawe, żaden samochód nie był uszkodzony. Co się stało? Kierowcy nadjeżdżali z dwóch przeciwnych kierunków. Była gęsta mgła i wyglądali przez okna samochodu. Ponieważ się nie zauważyli, zderzyli się głowami. Ouch. Żaneta ma urodziny 27 stycznia. Pierwsze 20 lat świętowała zimą, jednak począwszy od 21, zaczęła je obchodzić latem. Dlaczego? Przeprowadziła się na południową półkulę, gdzie w styczniu jest lato. Dwie siostry, Ewa i Nicola, są szczere i zawsze mówią prawdę. Z wyjątkiem jednego dnia w roku. W dniu swoich urodzin zawsze kłamią. Dziś mamy 17 września. Na pytanie, kiedy są ich urodziny, Ewa odpowiada, że były wczoraj, Nicoli zaś będą jutro. Następnego dnia pytamy je ponownie i odpowiadają dokładnie w ten sam sposób. Zgadniecie, kiedy są ich urodziny? Obie nie mogą obchodzić urodzin tego samego dnia. To znaczy, że pierwszego dnia jedna skłamała, a następnego dnia była kolej drugiej. Skoro Ewa powiedziała wczoraj, oznacza to, że świętuje jako pierwsza. Czyli urodziny Ewy są 17 września, a Nicoli 18. Beata, Tomek, Eliza i Jacek cały dzień spędzili sami w domu. Mama zabroniła im wchodzić do swojego pokoju. Wieczorem, gdy wróciła, miała ochotę na kawałek czekolady, ale czekolada zniknęła. Zeszła na dół i zapytała dzieci, kto zjadł jej smakołyki. Beata powiedziała, że cały dzień odrabiała pracę domową z algebry i nic nie zjadła. Tomek odpowiedział, że grał w piłkę na dworze. Eliza powiedziała, że nawet nie wiedziała, że mama trzymała czekoladę. Jacek odburknął tylko, że to nie on. Mama od razu zgadła, kto zjadł jej czekoladę. W jaki sposób? Eliza. Mama nie powiedziała, jakiej słodyczy dokładnie brakuje. Eliza skądś wiedziała, że była to czekolada. Ojciec czworaczków Aurory, Belli, Tali oraz Ariel zadzwonił do nauczycielki i poprosił, żeby Ariel wcześniej wyszła ze szkoły. Miała umówioną wizytę u lekarza. Nauczycielka nie potrafiła rozróżnić dziewczynek. Żeby było ciekawiej, czworaczki nie powiedziały, która jest która, ale dały nauczycielce wskazówkę. 1. Tala jest gdzieś w środku. 2. Ariel stoi po lewej od Belli i na prawo od Aurory. 3. Aurora stoi obok Ariel. W jaki sposób nauczycielka może zidentyfikować dziewczynki? Tala jest gdzieś w środku. Ponieważ po obu stronach Ariel ktoś stoi, to znaczy, że ona też musi stać w środku. Skoro Tala jest druga, Ariel byłaby trzecia. Wtedy Ariel byłaby po lewej od Belli i Bella byłaby czwarta. To znaczy, że Aurora jest pierwsza? Nie, ponieważ Aurora i Ariel muszą stać obok siebie. Jeśli zmienimy miejscami Talę i Ariel, Ariel będzie obok Aurory, ale po lewej stronie Belli. Dlatego prawidłowa kolejność to Aurora, Ariel, Tala i Bella. Ariel jest druga. Dobra, super tajniaku, to detektywistyczne wyzwanie ma 3 poziomy. Każda zagadka jest bardziej podchwytliwa od poprzedniej. Nie ma lekko. Aby dojść do końca i sprawdzić swoje wyniki, musisz się mocno skoncentrować i przetestować swoje detektywistyczne umiejętności.
Poziom pierwszy. Antek mieszka na południu miasta. Na uczelnię idzie 20 minut. Dom Marka znajduje się na północy i nieco bliżej. 10 minut drogi pieszo. Obaj studenci zaczynają wykłady o tej samej porze i zawsze spotykają się w parku po drodze na zajęcia. Kto znajduje się dalej od uczelni podczas tego spotkania? Ponieważ dochodzą do parku w tym samym czasie, oznacza to, że są w tej samej odległości od uczelni. Celnicy lotniska w Mediolanie zauważyli, że pewien mężczyzna wylatuje za granicę przynajmniej kilka razy w tygodniu. Zaczęli podejrzewać, że może być przemytnikiem, ale nie wiedzieli, co takiego mógłby szmuglować. Zawsze miał przy sobie walizkę albo torbę, w których nigdy nie było zakazanych czy kosztownych rzeczy. Dopiero kilka miesięcy później, gdy do ekipy dołączył nowy celnik, zagadka została rozwiązana. Co takiego przemycał mężczyzna? Designerskie walizki i torby. Detektyw Borewicz ścigał przestępcę, który ukradł jego zegarek. Przestępca, Borewicz nie widział, czy to mężczyzna, czy kobieta, zbiegł do szpitala i zniknął w środku. Gdy detektyw wszedł do szpitala, zobaczył dwójkę lekarzy badających pacjentów. Jeden z lekarzy musiał być poszukiwanym przestępcą, ale który? To kobieta po lewej, nie ma w uszach słuchawek stetoskopu. Emilka śpiewająco zdała trudny egzamin, jednak z jakiegoś powodu profesor był przekonany, że studentka ściągała. Po krótkiej kłótni doszli do porozumienia. Jeśli Emilka rozwiąże zagadkę profesora, on wpisze jej dobrą ocenę do indeksu. Na kartce papieru, którą profesor jej wręczył, znajduje się jedno słowo – dom. Studentka nie potrzebowała zbyt wiele czasu, żeby odgadnąć prawidłową odpowiedź. Jak ona brzmi? W tym przypadku kolor słowa ma znaczenie. Odpowiedź brzmi – zielony dom, czyli szklarnia. Mały Adam dowiedział się, że Filip, jego starszy brat, dostał pieniądze na urodziny. Choć przeszukał cały dom, nie mógł ich znaleźć. Pewnego dnia, gdy Filipa nie było, Adam zakradł się do pokoju brata. Nigdzie nie było pieniędzy, ale znalazł mapę. Starszy brat ukrył pieniądze w ogrodzie. Adam skrupulatnie wypełniał instrukcję. 10 kroków w lewo, 15 w prawo i na koniec 8 do przodu. Muszą tutaj być. Chłopiec zaczął kopać. Zmarnował 2 godziny i niczego nie znalazł. Czy Filip oszukał swojego braciszka? Kroki Adama były znacznie mniejsze od Filipa, dlatego chłopiec kopał w niewłaściwym miejscu. Poziom drugi. Było południe pierwszego dnia roboczego. Helena siedziała w swoim biurze, gdy nagle rozległ się system alarmowy, który ostrzegł ją, że ktoś wszedł do środka. Kobieta wezwała policję. Była pewna, że nieproszonego gościa wysłała konkurencja. Myślała, że chciał ukraść kartę pamięci, na której były zapisane informacje o jej nowym projekcie. Po przyjeździe mundurowych okazało się, że w biurze rzeczywiście był mężczyzna, ale gdy go przeszukali, nie znaleźli karty. Nie mógł jej przecież połknąć. Co się z nią stało? W trakcie przeszukiwania mężczyzna niepostrzeżenie wsunął ją do kieszeni jednego z policjantów. Po zakończeniu czynności przestępca wyciągnął kartę. Zaginął menedżer jednego z ośrodków narciarskich. Policjanci podejrzewali trójkę ludzi, którzy w tym czasie przebywali w hotelu. Niestety nie udało się ich znaleźć. Prawdopodobnie byli na stoku i jeździli na nartach. Policjanci nie mieli czasu do stracenia i postanowili przeszukać pokoje podejrzanych. Rzuć okiem na ich rzeczy i zgadnij, kto stoi za zniknięciem menedżera. Janek. Tylko on nie zabrał ze sobą ciepłych ubrań i sprzętu sportowego. To oznacza, że nie przyjechał do hotelu na zimowy wypoczynek. Jacek, bogaty podróżnik, zatrzymał się w małym, ale drogim hotelu nad morzem. Podczas silnego sztormu z porywistymi podmuchami wiatru doszło do awarii prądu.
Cały budynek pogrążył się w ciemnościach. Goście musieli czekać na przywrócenie prądu co najmniej 2 godziny. Gdy udało się usunąć usterkę, Jacek zorientował się, że w tym zamieszaniu ktoś ukradł jego portfel wypełniony pieniędzmi i kartami kredytowymi. Wezwano policjantów, którzy przesłuchali ludzi, którzy w tym czasie przebywali w hotelu. Janusz, recepcjonista, powiedział mundurowym, że był w piwnicy. Starał się uruchomić awaryjny agregat, ale niestety mu się nie udało. Nikola, gość hotelu, powiedziała, że zameldowała się około godziny przed awarią. Była wykończona, rozpaliła w pokoju kilka świeczek, rozpakowała się, wzięła prysznic i poszła spać. Grzesiek, kierowca hotelowy, powiedział, że był wtedy na lotnisku. Przyleciał nowy gość i pojechał go odebrać. Policjanci od razu się domyślili, kto kłamie. Czy ty też? Awarię spowodował silny sztorm, a samoloty nie latają w tak niekorzystnych warunkach pogodowych. W jaki sposób ktoś mógłby przylecieć? Grzesiek skłamał. Jest XXI wiek i standardem jest, że roboty żyją wśród ludzi. Czasem jednak przypominają ich do tego stopnia, że detektywi mają problem z odróżnieniem ich od prawdziwych osób, tak jak teraz. Eryk jest doświadczonym policjantem i musi zgadnąć, który z trójki podejrzanych jest winny kradzieży. Wie, że przestępstwa dopuścił się robot, ale kto z nich nie jest człowiekiem? To kobieta po środku. W jej szyi znajduje się port USB. Poziom trzeci. Maria miała wziąć udział w bardzo ważnym turnieju sportowym. Jednak kilka dni wcześniej Krzysiek, jej chłopak, zorientował się, że dziewczyna zniknęła. Zobaczył jedynie kartkę papieru na stoliku. Przepraszam, muszę odejść. Już się nie zobaczymy. Zadzwoń proszę do mojej siostry Justyny. Jej numer telefonu to 2163823159. Zdezorientowany Krzysiek poszedł na komisariat. Myślę, że Maria została porwana i że ktoś zmusił ją do napisania tej wiadomości. Jest jedynaczką i nie ma żadnej siostry. Policjanci rozpoczęli dochodzenie. Znaleźli 3 osoby, które mogły odpowiadać za zniknięcie Marii. Aśka, rywalka Marii, powiedziała, że była w tym czasie w domu swojej mamy. Odpoczywała przed turniejem. Antek, trener Aśki, powiedział policjantom, że cały czas był na siłowni. Z kolei Krystian, trener Marii, powiedział, że leżał chory w łóżku. Kto wie, co się stało z Marią? Dziewczyna wcale nie napisała numeru telefonu swojej wiadomości. W ten sposób zakodowała imię porywacza. Antek, komu potrzebny taki trener? Ania marzyła, żeby zostać asystentką swojego profesora. Był on znanym i utalentowanym naukowcem. Wiedział, że Ania jest bystra i inteligentna. Zanim jednak zaproponował jej to stanowisko, postanowił przetestować zdolności Ani. Zaprowadził ją do domu z 2 pokojami, które były całkowicie od siebie odizolowane. W pierwszym znajdowały się 3 przyciski, w drugim zaś 3 żarówki. Ania miała przybywać w pokoju z włącznikami. Mogła wejść do 2. pokoju tylko 1 raz. Musiała określić, który przycisk włącza którą żarówkę. Kobieta bez problemu rozwiązała zagadkę. W jaki sposób? Włączyła 1 przycisk i odczekała minutę, po czym go wyłączyła. Następnie włączyła 2 i weszła do pokoju z żarówkami. Ta żarówka, która się właśnie świeciła, była podłączona do 2. włącznika. Ania dotknęła pozostałych żarówek. Ciepła łączyła się z 1. włącznikiem, natomiast zimna z 3. Krzysiek mieszkał na 6. piętrze w wieżowcu. Któregoś dnia pił kawę na balkonie, gdy nagle w budynku naprzeciwko zauważył kobietę na balkonie na 8. piętrze. Otworzyła okno i energicznie czymś rzuciła. Po paru chwilach Krzysiek zerwał się na równe nogi i wezwał pogotowie. Wkrótce pojawili się medycy i zawieźli kobietę do szpitala. Co takiego wyrzuciła przez okno? Bumerang. Ej, nie mówiłem, że okoliczni mieszkańcy są jakoś wyjątkowo bystrzy. Chcesz rozwiązać dodatkową zagadkę? Ostrzegam, ta będzie naprawdę trudna. Spójrz na kartkę. Co znaczy ten napis?
Spokój w liczbach! Jeśli przeszedłeś przez pierwszy poziom, wykazujesz się lepszym myśleniem logicznym niż wielu ludzi. Oglądaj więcej filmów detektywistycznych. Wyostrzą twoje zdolności obserwacji. Przeszedłeś przez dwa poziomy? Gratulacje! Musisz mieć niezłe talenty analityczne. Zwracaj więcej uwagi na detale. Jeśli natomiast przeszedłeś przez wszystkie trzy poziomy, chylę czoła. Niewielu potrafi zajść tak daleko. Musisz być jedną z tych osób, które inni proszą o poradę i pomoc w trudnych sytuacjach. Potrafisz znaleźć rozwiązanie każdego problemu.